Mamy daną oś liczbową z zaznaczonymi na niej trzema liczbami: A, B i C. No i teraz mamy tutaj cztery nierówności pomiędzy liczbami lub ich wartościami bezwzględnymi, i naszym zadaniem jest określenie, które z tych nierówności są prawdziwe. Więc teraz jak zwykle zachęcam cię, zanim moje rozwiązanie zobaczysz, to wciśnij pauzę i samodzielnie spróbuj rozwiązać to zadanie. No to zajmijmy się pierwszą nierównością. Tutaj mamy. Takie stwierdzenie, że a jest mniejsze niż b. No to popatrzmy na naszą oś liczbową. Widzimy, że liczba a jest, leży rzeczywiście na lewo od liczby b. Jak le, leży na lewo od liczby b, to znaczy, że jest od niej mniejsza. Czyli ta nierówność jest rzeczywiście prawdziwa. Można też inaczej na to popatrzeć. Liczba a leży na lewo od zera, czyli jest ujemna. Liczba b leży na prawo od zera, więc jest dodatnia. Każda liczba ujemna jest mniejsza od dowolnej liczby dodatniej. Więc patrząc na to w ten sposób, też widzimy, że. Ta nierówność jest spełniona, no ale najprościej po prostu popatrzeć na, popatrzeć na oś liczbową i widzimy, że A jest na lewo od liczby B. No dobrze, a teraz mamy następną nierówność. Wartość bezwzględna z A jest większa niż wartość bezwzględna z B. Czy ta nierówność jest prawdziwa? Zastanówmy się, może zastanówmy się, gdzie na osi liczbowej będzie wartość bezwzględna z A. No widzimy, że liczba A znajduje się tutaj o 3. Jednostki na lewo. Nie wiemy, jaka jest długość jednej jednostki, czy to jest 1, czy to jest 5, czy to jest 3, 10, nie wiemy tego. No ale widzimy, że a znajduje się o 3 jednostki na lewo od 0, więc jest to liczba ujemna i jej wartość bezwzględna to będzie liczba dodatnia, która leży dokładnie po przeciwnej stronie 0 na osi liczbowej, czyli w tym miejscu tutaj znajdzie się wartość bezwzględna z a. Tutaj dokładnie, gdzie znajduje się liczba c. Bo tutaj mamy o 3 jednostki na prawo od 0. No bo wiemy, uczyliśmy się o wartości bezwzględnej, że wartość bezwzględna z liczby dodatniej to jest po prostu ta liczba, a wartość bezwzględna z liczby ujemnej to jest przeciwieństwo tej liczby. Więc zawsze wartość bezwzględna jest liczbą dodatnią. Czyli tutaj mamy wartość bezwzględną z liczby a. No dobrze, a gdzie będzie wartość bezwzględna z liczby b? No liczba b jest liczbą dodatnią leży na prawo od zera, więc jej wartość bezwzględna będzie w tym miejscu. Tutaj będzie wartość bezwzględna z liczby b. No przy okazji możemy zobaczyć, że liczba b, no to o ile jednostek ona jest od zera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 jednostek od zera na prawo leży. Czyli jej wartość bezwzględna będzie równa 8 jednostkom, jakiekolwiek jednostki tutaj są na tej osi. No ale widzimy teraz, że Wartość bezwzględna z liczby B jest większa niż wartość bezwzględna z liczby A. Czyli ta nierówność jest nieprawdziwa. Widzimy, że wartość bezwzględna z liczby A leży na lewo od wartości bezwzględnej z liczby B. Inaczej mówiąc, wartość bezwzględna z liczby A, już policzyliśmy, to są trzy jednostki, a wartość bezwzględna z liczby B to jest 8 jednostek. I przy okazji warto sobie przypomnieć, że wartość bezwzględna mierzy nam odległość od zera danej liczby. No dobrze, no to teraz mamy tutaj. Kolejną nierówność, wartość bezwzględna z A ma być mniejsza niż wartość bezwzględna z C. Liczba C jest liczbą dodatnią, więc jej wartość bezwzględna to będzie to samo, co, co sama liczba C. I ona na osi liczbowej, wartość bezwzględna z liczby C będzie po prostu w tym samym miejscu, co liczba C i w tym samym miejscu co liczba A. Czyli widzimy, że wartość bezwzględna A jest równa w wartości bezwzględnej C. Inaczej mówiąc obie te liczby Leżą w takiej samej odległości od zera, tylko A na lewo C na prawo, więc wartość bezwzględną mają równą. No a tutaj mamy nierówność ostrą, czyli ta nierówność nie jest prawdziwa, dlatego że wartość bezwzględna z A jest równa wartości bezwzględnej C, czyli nie zachodzi taka ostra nierówność. No i ostatnie, ostatnia nierówność, czy A jest mniejsze niż C. No i tutaj widzimy, na osi liczbowej A leży na lewo od liczby C. Czyli rzeczywiście jest mniejsze. Po prostu A leży na lewo od C, czy też C leży na oś liczbowej na prawo od liczby A. Czyli te dwie nierówności są prawdziwe, a te dwie są nieprawdziwe.